ja osobiście, czym ja zostałem zainspirowany w życiu Bartka i Marty, to jest determinacja tych ludzi wobec szerzenia Królestwa Bożego, ale też odważne działanie w życiu osobistym. I to, że oni wzięli wczoraj ślub, to jest dla mnie osobiście taki wyraz tej odwagi, którą oni dziś mają w sobie. Chodźcie bardzo proszę. Żebyście wszyscy też wiedzieli, o co chodzi. Błogosławimy każdego serca, nie w sposób religijny. Więc postanowiliśmy, że Martę i Bartka uczcimy na nutę włoskie piosenki Felicita. I jako Albano i Romina Power zaśpiewamy dla nich. Wierzę, że to są słowa prorocze, a chcemy was po prostu błogosławić tymi słowami, tak? Dzieciaki. Możemy zaczynać? Patrzeć w twą twarz, bo Jezus mi dał.
Panie, będziemy się o Was modlić. Ja powiem tak, dla mnie jesteście wzorem w wielu sprawach. Jesteście ludźmi, którzy w moim życiu odegrali dużą rolę i cieszę się, że możemy, że ja mogę tu w ogóle być i możemy się razem o Was modlić. Dziękować za Was Bogu. Ojcze, my dziękujemy Ci za nich. Ojcze, błogosławimy ich. Ojcze, my ogłaszamy w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, że to jest małżeństwo z nieba. Ojcze, my ogłaszamy, że to małżeństwo, ono jest trwałe i silne, że ono daje przykład i wywiera wpływ. Ojcze, dziękuję Tobie, że moc Twojego Świętego Ducha jest na nich. Ty uczyniłeś ich jednym ciałem. Ojcze, my w autorytecie Kościoła w tej chwili potwierdzamy to, co Ty zainspirowałeś. Ty spowodowałeś, że oni się poznali i pokochali. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa my usuwamy z tego małżeństwa jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek złe sytuacje. My przeklinamy jakiekolwiek demoniczne siły i nie pozwalamy działać. My związujemy demoniczne siły kłótni. My związujemy demoniczne siły zewnętrznych wpływów. My ogłaszamy, że to małżeństwo jest zależne tylko od Świętego Ducha. My ogłaszamy, że to małżeństwo będzie szczęśliwe w każdej dziedzinie. Ojcze, dziękuję Ci za obfitość materialną w ich życiu. Ojcze, dziękuję Ci za ich dzieci. Ojcze, dziękuję Ci za ich życie seksualne. Ojcze, dziękuję Ci za każdą dziedzinę ich życia. Ojcze, dziękuję Ci, że teraz jako małżeństwo będą wybierali jeszcze większy wpływ w służbie, Ojcze. Ojcze, niech Twój Święty Duch wypełnia ich, Ojcze. Niech Twoja moc przenika ich zupełnie. Ojcze, ja modlę się, aby Twoja mądrość, rozum, roztropność przenikały całą miłość w ich życiu, Ojcze. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, niech Twoi aniołowie będą z nimi aż do końca, Ojcze. Aż do końca ich dni tutaj na ziemi. Niech dbają o nich i pilnują ich, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochamy Was. Jesteśmy naprawdę... Dziękuję. Będziemy tutaj mieli zaraz takie wesele.